cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie kolejnej klawiatury od firmy TT eSports Battlematic. Jest to też kolejna wersja klawiatury Poseidon, ponieważ jest ich kilka. Ta wersja nazywa się Poseidon Z Forged i dzisiaj powiem Wam tak skrótowo, czym się ona charakteryzuje. Rozpakujemy ją sobie, obejrzymy dokładnie i poznamy takie podstawowe cechy, a na testy zapraszam Was za jakiś czas. Jeśli interesuje Was cena tej klawiatury, szukajcie jej pod filmem w opisie filmu. Zapraszam Was do oglądania. Ok, więc tym razem przed nami klawiatura Poseidon Z w wersji Forged. Jak widzimy, mamy tutaj przełączniki TT eSports Blue. Prawdopodobnie są to przełączniki produkcji Kale, ale to sobie sprawdzimy już w recenzji. Certyfikat, 5 lat gwarancji. I moi drodzy, cóż to mamy? Aluminiowe wzmocnienie, podświetlenie, jakiś system natychmiastowego przełączania się, pewnie chodzi o makra profile i 50 milionów uderzeń klawiszy, czyli żywotność tych klawiszy przełączników 50 milionów. Kolejne ciekawostki, klawisze do makr, klawisze multimedialne, regulacja podświetlenia, hub USB, wyjście na słuchawki mikrofon, wskaźnik profili, kolejne przyciski do makr, tak więc naprawdę taka bogata wersja Poseidona. Nie jestem pewien, czy tu mamy oprogramowanie, natomiast jak jest taka ilość już tych wszystkich domyślnych funkcji, myślę, że może go nie być. A teraz już otwieramy sam kartonik, który swoje waży. No i zobaczcie, fajna wkładka w środku, a za nią już klawiaturka. Moi drodzy, kolejna klawiatura z odłączanym przewodem, bardzo fajnie. Teraz sobie obejrzymy. No i akcesoria, moi drodzy, przewód odłączany w oplocie, bardzo fajny. Polityka gwarancyjna, instrukcja. Nic nie mamy na temat software'u. Zobaczcie, podpórka pod nadgarstki odłączana, bardzo fajnie. Szczerze mówiąc, myślałem, że jest na stałe, ale to nawet lepiej. Ponieważ jak ktoś nie ma miejsca na biurku, to może ją sobie zawsze troszkę skrócić, albo po prostu jak nie używamy tej podpórki. Ja na przykład z takich rzeczy nie korzystam. No i Poseidon Z wersja Forged. Dość ciężka, jakieś kilo 200 na pewno. Bardzo fajna obudowa z czarnego szczotkowanego aluminium, jak widzicie. Robi świetne wrażenie, nadaje jej takiej pancerności, wytrzymałości. No więc naprawdę taka wersja deluxe. Jak widzicie, pomiędzy klawiszami mamy niebieski kolor i też same klawisze będą podświetlane. No i słychać, że są to blue, ale chyba faktycznie w wersji Kale. Nie są jakieś fatalnie głośne, natomiast jak na mechanika, oczywiście klawiaturka głośna. No i to wszystko, co widzieliśmy na opakowaniu. Po bokach przełączniki od T1 do T10, czyli 10 sztuk. Tutaj mamy pokrywane przeróżne multimedia. O, regulacja głośności pod kursorami. Przycisk FN. Dwa Windowsy, logo TT na spacji i taki standardowy układ klawiszy. A teraz zobaczcie sobie u góry hub USB, aż dwa porty, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki. Tutaj mamy port na podłączenie przewodu i kilka możliwości wyprowadzenia jednym bokiem, drugim u góry i tak samo u dołu. Antypoślizgi tutaj, tutaj, jeszcze na środku. I podwyższenia też gumowane, więc trzymać się będzie naprawdę dobrze. Więc powiem Wam, że klawiaturka naprawdę konkretna. Przetestuję ją dokładnie i za jakiś czas dam Wam znać, jak spisała się w testach, jakie ma wady, jakie zalety. Ale już w tej chwili widzę, że ma naprawdę bardzo dużo zalet. Co jest niefajne, to niestety przełączniki Blue, które są strasznie głośne. No ale cóż, też mają swój urok. Pamiętajcie, cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu, a na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie, zapraszam też na mojego Facebooka i pozdrawiam Was, cześć!